Cześć. To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Prowadzony przez dwie Karoliny. Zapraszamy do słuchania. W każdą środę. Ten odcinek wspiera czekolada w kosteczkach Shogeten. Tak, i jak zawsze jest nam bardzo miło, że możemy tak zacząć ten odcinek. Zwłaszcza, że wiem, Karolino, że w tym tygodniu osładzałaś sobie życie. No to mało powiedziane. I dzisiaj obie mamy dość, z tego co zdążyłam zauważyć, mamy dość podły nastrój i myślę, że żeby nie przelewać na Was tej negatywnej energii, możemy pomówić o tym, jak czekolada potrafi nastrój poprawić. Zdecydowanie myślę, że wiele z nas teraz nie ma najlepszego nastroju, więc ja polecam czekoladę. Już ostatnio mówiłam swój sposób, kosteczka co godzinę. Działa jak złoto. No ja niestety ograniczyć się nie potrafię i ostatnio przez to, że się przyzwyczailiśmy tak bardzo do obecności czekolady Shogeten w naszym domu, to razem z moim chłopakiem zjadamy dosłownie to jak jakiś batonik, jedną tabliczkę na raz. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, ale ja nigdy nie zjadłam całej tabliczki czekolady na raz. To znaczy ja sama chyba też nie zjadłam, bo to można trochę się zemdlić jednak, ale tak pół to już nie jest takie trudne. Dla mnie przynajmniej. Nie wiem, co nasi słuchacze o tym sądzą. No właśnie, dajcie znać, bo ja chyba pół też nie jestem w stanie zjeść na jedno posiedzenie. No cóż. Ja muszę sobie przerywać tą przyjemność, wiesz, dawkować. Może to lepiej dla ciebie. W każdym razie ja po prostu potrzebuję czasem tak się zasłodzić natychmiast i potem już mam spokój. Mhm. No i czy odkryłaś teraz jakieś nowe smaki w związku z tą naszą obecną współpracą? No ja jednak jestem fanką takich klasycznych czekolad. Nic się nie zmieniło. I tak jak ta Birthday Edition to była miła odmiana, to jednak zawsze wracam do czekolady z orzechami, do czekolady mlecznej, białej. To jest to, co lubię najbardziej. Chociaż pamiętam też, że dla nas obu było zaskoczeniem truskawka, a hitem było caramel brownie. Tak, tak. To już wszystko zjedzone u mnie. Tak, tylko że caramel brownie jest dla mnie jednak takie mocno słodkie. W sensie jest to tak daje słodkie, po zębach, no. Naprawdę. No, więc tutaj słodkie. Faktycznie zjem powiedzmy 2-3 kostki na raz i to mi wystarczy. Ale nie można odmówić jej wyjątkowości. No. No ja już powiem Wam, że zjadłam właśnie truskawkową, caramel brownie chyba w pierwszej kolejności, tą zieloną z orzechami, trylogię już też zjadłam, jest Trylogia pyszna. Też jest dobra, no dobra. W sumie nie ma niedobrej czekolady wśród tych czekolad, tak szczerze mówiąc, ale jakbym miała wybrać jedną, to pewnie wybrałabym tą z orzechami. Mhm. No moim takim faworytem jest chyba caramel brownie. Jednak wygrywa. No bo to jest dla mnie takie doznanie, że ja się po prostu rozpływam. Także jest w czym wybierać. Ja ostatnio, jeśli chodzi o jedzenie, poza czekoladą na osłotę życia, jadłam też bardzo dużo rogalików francuskich. Mm-hmm. Nie lubię mówić publicznie tej nazwy na C. Czekaj. Croissantów. Jak jest najśmieszniejsza wersja? Croissant. Tak, no i oczywiście był ten żart, co tam pani pomyliła rogalika z jakimś zwierzęciem na drzewie, jak się to wtedy nazywało? Lagun. Lagun, tak, tak, to no, wiem, że to było, no. Było męczone przez długi czas. Tak, tak, to prawda. No. Pamiętam nawet taką śmieszną sytuację, że poszukiwałam jakichś tam artykułów na zajęcia, które prowadziłam i właśnie w jakichś zagranicznych gazetach znajdowałam artykuły. Tak, tak, no było o lagunie. Więc tak, to było dosyć zabawne, ale nieistotne. W tym tygodniu zjadłam ich bardzo dużo, muszę się przyznać. Fajnie. No. Może to dlatego, że ostatnio cały czas ci mówiłam o tym, że moje ciało składa się z bułek słodkich. Chyba tak, wiesz, chyba się napatrzyłam na ciebie, bo właśnie miałyśmy ostatnio z Karoliną taką jedzeniową dyskusję, bo oczywiście, jak wiadomo, nie można nikomu obrzydzać tego, co lubi. To jest nie w porządku, nieładne, nie eleganckie. Mi się zdarzy czasami powiedzieć, że słowo za dużo. No. Ale rozmawiałyśmy o tym, że jestem dziwna chyba, bo nie lubię słodkich bułek. W sensie zjem jagodziankę, ale na przykład bułki z serem nie bardzo. Z budyniem też średnio. Hmm. Ja ogólnie jestem fanką po prostu słodkiego ciasta drożdżowego. No, myślę, że granice stawiam właśnie przed budyniem. To jest ta granica. Ale poza tym to chyba wszystko jestem w stanie. No i może okej, budyń i jakieś, nie wiem, wiśnie. No, wiśnie. To no. Nie bardzo. Właśnie ale samo ciasto drożdżowe, pyszne. No. Te wkłady mnie denerwują. No.
Nie, no teraz czuję, że po prostu wszystkim ślinka cieknie. Mi już ślinka cieknie. Ale no, zawsze można kupić taką bułę po prostu z kruszonką, mhm. wziąć ją do domu i posmarować ją na przykład masłem i dżemem. To jest pyszne, to się z tobą zgodzę. No, mhm. także w piekarni zawsze się coś znajdzie. W każdym razie, o czym my mówimy? Nie wiem. To może idźmy dalej. O jedzeniu na poprawę humoru. Mhm. Wydajcie znać, jakie wy słodycze lubicie, które czekolady, jakie bułki. Ja na przykład jestem też fanką pączków hiszpańskich, które wiem, że nie każdemu podchodzą, więc jakby już nas wszyscy nienawidzą. To ja narzuciłam, przepraszam. Chyba jestem głodna po prostu. No właśnie, zanim przyszłaś, to musiałam zjeść bułkę. Dla odmiany. Ale nie słodko. To możemy już zakończyć tą dyskusję. No, jakby super quality content, ale w temacie jedzenia ja chciałam powiedzieć, że w tym tygodniu, czy tam właściwie w poprzednim, nadszedł piękny czas w roku, nowa ramówka TVN-u. Mhm. I już zdążyłam obejrzeć wszystkie nowe odcinki Kuchennych Rewolucji, oczywiście na playerze. Wiem, ja po prostu płakałam prawie, jak sobie zdałam sprawę, że nie mam ich kiedy oglądać i obejrzę je dopiero pewnie wtedy, jak ten odcinek będzie wychodził. Serio? Tak, wszystko przez przeprowadzkę, kochani. Na pewno przeprowadzaliście się w życiu albo... Albo widzieliście filmy. Tak, albo... Nie no, chodzi mi o to, że każde większe sprzątanie, o to mi chodziło, jakby niekoniecznie trzeba może się wynosić z mieszkania, ale każde większe sprzątanie po prostu zajmuje dużo czasu i niestety mogłam sobie to oglądać w tle, ale wybrałam słuchanie e-booków, także... No. Mm-hmm. No, w każdym razie ja powiem, że Magda Gessler jest jak wino. Jest w formie? Tak. Im starsza, tym lepsza. Jakoś te odcinki mi się bardzo podobały i byłam na fali ogólnie Magdo Gesslerowej, bo też niedawno Gonciarz wrzucił filmik na YouTubie, że spędza dzień z Magdą Gessler, więc tak. Ja od razu pobiegłam to obejrzeć. Oczywiście to miał być zabawny, fajny filmik, ale umówili się na Tłusty Czwartek, a jak pewnie pamiętacie, w Tłusty Czwartek świat miał dla nas inne plany, więc zupełnie trochę inaczej ta ich rozmowa się potoczyła, ale mimo to była bardzo ciekawa i tak ja jestem jej mega fanką. I jak myślę, ile ona ma lat, jak ona się zachowuje, jak ona wygląda, jak ona mówi i co ona robi w swoim życiu, to ja po prostu chcę być nią. Nie, no wiadomo. W tym wieku. Myślę, że tak, pod tym względem jest niesamowita. To godne podziwu, tak, zdecydowanie. No a już będąc na kanale YouTube'owym Gonciarza, niestety przeszłam na inną tematykę, ale też w sumie mogę polecić, bo on właśnie w... W ostatnim czasie też jeździł właśnie na granicę z Ukrainą i tam nagrywał relacje, chyba do tej pory wrzucił 2 filmiki z tego właśnie, jak to tam wygląda, rozmawiał z ludźmi, no akurat jego taki styl reportażowy mi się podoba i właśnie dużo ciekawych rzeczy mówił i też, no nie wiem, obejrzyjcie sobie, jak was to interesuje. W każdym razie fajnie było zobaczyć to może z troszeczkę innej strony niż to pokazują w wiadomościach, czy ludzie repostujący, nie wiem, tam na Instagramie czy coś takiego, no nie? No mówił, że po prostu warto jest zachować dystans do tych newsów, bo w rzeczywistości można to inaczej jakby odebrać, no nie? Mhm. No ciekawe, pewnie w końcu obejrzę, zwłaszcza, że ja w przeszłości lubiłam go oglądać, szczerze mówiąc, także... Chociaż przyznam, że przez ostatnie w sumie miesiące odeszłam mocno od YouTube'a. Bardzo mało oglądam. Zmęczył mnie chyba. Ja tam lubię sobie coś obejrzeć. Wrzucić, no, rozumiem. A ty coś oglądałaś? Czy ja coś oglądałam? Ach, jedyne co próbowałam oglądać to... Widziałam, że Netflix wypuścił spin-off, chyba tak mogę to nazwać, Wikingów. Więc postanowiłam wrócić do Wikingów, których kiedyś próbowałam oglądać, ale przestałam. Obejrzałam kilka odcinków, w zasadzie ciężko powiedzieć, że obejrzałam, po prostu leciały w tle jak coś robiłam. Ale niestety nie wciągnęłam się po raz kolejny, więc to chyba też nie jest serial dla mnie. Dlatego z oglądaniem no nie mam za bardzo się czym chwalić. W końcu skończyłam Love is Blind. Widziałam to Reunion, tak? Odcinek 11. Mhm. No właśnie nie rozmawiałyśmy o tak, tym. Tak, byłam zażenowana przez całą długość trwania tego odcinka. No tam wiele osób się nie popisało. No. Zwłaszcza ten Shake, chyba znienawidzona po prostu postać tego programu. Jest niesamowity ten człowiek, on naprawdę jest kompletnie bezrefleksyjny. On w ogóle nie jest jakby... Byłam w szoku. Zła sława dla wszystkich weterynarzy.
Niestety, tak. A no naprawdę, oczywiście mówiłam niesamowity w negatywnym tego słowa znaczeniu. Byłam bardzo zniesmaczona. A ja oczywiście żartowałam, bo rozumiem, że wszyscy weterynarze nie są tacy jak ona, ale jakby bardzo dziwne, że reprezentuje taki zawód, który powinien być bardzo empatyczny i niosący dobro, no nie? Tak, ale tak. Ma tak niewyparzoną gębę. Ten Shane się tak tam skręcał, że w ogóle nie byłam w stanie na to patrzeć. On naprawdę, miałam wrażenie, że zaraz się zamieni, wiesz, w ludzkiego precla. Ale jakby oglądanie tego, jak on się wije w tych wszystkich odcinkach, to był dla mnie super ubaw. Ja jakby nie wiem, jest coś nie tak z tym człowiekiem, a jakieś, ja nie wiem co... No nie no, targały nim emocje ostro, także nie wiem, chwilami mu trochę współczułam, ale z drugiej strony no też nie zachowywał się może tak jak powinien, ale widać było, że coś go męczy po prostu strasznie. No nie, jakby on to ma zdecydowanie serce na dłoni. Nie umie kłamać chłopak chyba. Aha, i jeszcze moją faworytką jest z kolei jego nemesis Shane'a. Po prostu wzrok tej typiary, już widziałam tyle memów. Tak, ona się stała memem. I nie, no nie bez powodu. Ona przez większość tego programu tylko siedziała z zmrużonymi oczami. Mi się wydaje, że może ona ma krótkowzroczność. Bo ja tak robię, jak nie mam okularów, że mrużę oczy. I ona tak może chciała zobaczyć, co ty do mnie mówisz? I tak mrużyła te oczy, ale nie. Jeżeli to miało być jej jakby beach face, no to... I ja myślałam, że ona w ten sposób myśli, że ona, wiesz, tak aktywnie słucha, że ona taką ma minę. Ale rzeczywiście wygląda przerażająco. Bałabym się jej, jakby siedziała obok mnie z taką miną. Ale z drugiej strony jestem fanką jej włosów. Podobała mi się jej fryzura. Nie, to w ogóle ładna kobieta jest. Natomiast jej przeprosiny też były strasznie agresywne, widziałaś co? Ona w taki sposób agresywny przepraszała. Byłam zażenowana tym nie, odcinkiem. No, ogólnie ci Amerykanie to mnie nigdy nie przestaną zadziwiać. Jakby jak można robić to wszystko, a potem się tłumaczyć, że jest się osobą super wierzącą i Bóg jest najważniejszy w jej życiu. Jakby, czy ona ma w ogóle jakiś kręgosłup moralny? Nie wiem. Zrozumiałabym naprawdę, gdyby, bo wydaje mi się, że tak się zdarza, gdyby osoba, dla której religijność była bardzo ważna, spotkała kogoś, kto może by się jej podobał, ale na przykład ta osoba jest ateistą i okej, okay, i bardzo się w ten sposób no, nie zgadzają, tak nie są zgrani. Jasne. Jest to dosyć duża przeszkoda, myślę, którą nie każdy byłby w stanie jakoś obejść. Ale tutaj to po prostu ewidentnie wyglądało na taką wymówkę, że to aż przykro się patrzyło. Tak mi szkoda było tego typa. Mhm, ale wiesz, że ten typ teraz się spotyka z tą... Tą Trzejka. Deepti. Tak. Słyszałam, że paparazzi ich śledzą na ulicach. No z drugiej strony ona przynajmniej zniosła to wszystko z godnością. Ja tak uważam. Tak, ale no naprawdę, jeżeli ja bym obejrzała na jej miejscu cały ten program, to no strasznie by mi było przykro. W sensie, jak ktoś może powtarzać w każdym odcinku, że traktuje ją jak ciotkę? Zwłaszcza, że przepraszam, ale on ją najpierw obleśnie obmacywał bez pytania, więc tak. Jakby... Nie no, nie. No więc tak jak wcześniej mówiłam, jeszcze dodam tylko i potem ty możesz się chwalić całą resztą rzeczy, które oglądałaś, że skończyłam e-booka i audiobooka, o którym mówiłam w zeszłym tygodniu. A sorry, tylko wtrącę. Jestem ciekawa, czy zrozumieliście z ostatniej dygresji, o co chodziło, bo tam dużo zostało wycięte i nie wiem, czy dobre fragmenty zostały zostawione w tej dygresji. W każdym razie Karolina w zeszłym odcinku cały czas na audiobooka mówiła e-booka i powiedziała to tyle razy, że dlatego tak się śmiałyśmy. Tak, jakby tak. Ktoś nie wiedział, o co nam chodzi. Bardzo ciężko w ogóle to było okroić, więc pozdrawiamy Julę i pozdrawiamy siebie, które też próbowały coś z tym zrobić, ale no... Tak, więc skończyłam słuchać audiobooka Wojciecha Chmielarza o tytule Podpalacz i to jest pierwsza część z serii o komisarzu Mordce. No tak, to mówiłaś. Tak, dokładnie, powtarzam, bo tak jak mówiłaś, nie wiadomo, czy to cokolwiek z tego, co mówiłam w zeszłym tygodniu było zrozumiałe. I muszę powiedzieć, że ta książka podobała mi się dużo bardziej niż Żmijowisko. O, ciekawe. Tak. Audiobooka czytało się, słuchało się. Co znowu? Słuchało się bardzo przyjemnie. Natomiast mój chłopak mnie bardzo rozśmieszył, bo jak właśnie coś tam robiłam w mieszkaniu, pakowałam się, no to telefon leżał obok mnie i ten audiobook sobie leżał. Już miałam uszy zmęczone od słuchawek, więc je wyciągnęłam i leciał na głos. No i w pewnym momencie mój chłopak tak się patrzy na mnie, mówi, co przeszkadza ci? On mówi, nie, ale jak próbujesz mnie zachęcić do przeczytania albo posłuchania tej książki, to nie działa.
Ewidentnie mu się nie podobało. Aha. Czy już nawet nie pamiętam, jak on to określił. W każdym razie powiedział, że niestety ten audiobook by go do tego nie zachęcił. I powiedział, że dialogi są takie trochę jakieś dziwne. Więc nie wiem. A on ogólnie słucha audiobooków? Pewnie nie. Nie. Więc no może po prostu jest nieprzyzwyczajony. No. Ale naprawdę dobrze mi się tego słuchało i teraz słucham drugą część, która się nazywa Farma Lalek z tej samej serii. Zobaczymy, czy druga też mi się spodoba. Jest to dobra seria właśnie, jak trzeba coś robić. Wydaje mi się, że jest fajna. To ja też powiem, że skończyłam słuchać pewien audiobook Święto Ognia Jakuba Małeckiego. Już chyba mówiłam o tym jakiś czas temu, ale w sumie dopiero niedawno tak skupiłam się na tym, żeby go słuchać i go skończyłam. I też muszę powiedzieć, że podobała mi się ta historia. Nie wiem, czy jako książka by mnie to zadowoliło, ale jednak audiobook trochę inaczej też się takie odbiera poczucie. Niż czyta książkę. No mam wrażenie, że jest to... w sensie widziałam dużo komentarzy i jakby wiem, że też ten autor ma dużo fanów, czy tam jest znany, bo dużo osób jakoś tam odezwało się w jego temacie. I właśnie wiem, że wiele osób też to zauważyło, że to jest taka bardzo, bym powiedziała, ckliwa historia. Tak jakby zrobiona w takim stylu, że ma... nie wiem, czy tam wyciskać łzy, czy coś takiego. No ogólnie jest to wszystko bardzo niefortunne. Jakby ci ludzie są tacy, no nie wiem, poszkodowani przez los i tak dalej. No tak, no że jakby ciężko powiedzieć w sumie, że coś tu się mogło nie podobać, bo wtedy by się wykazało taką wielką nieczułością, wiesz o co chodzi? Mhm. Że tak jakby to... trochę to się podoba przez poczucie winy. Nie wiem, dziwne bardzo. Mhm. W każdym razie, no nie wiem, przesłuchałam do końca. Było tam trzech lektorów, a właściwie dwie aktorki czytały i jeden aktor. Także no, spoko się tego słuchało. Nie było za długie. Polecam. Mhm. Okej. Okay. To nagle stałyśmy się fankami audiobooków. No właśnie i teraz słucham kolejnego, tylko to już ci mówiłam. Tak. Teraz słucham audiobooka Beach Read, czyli książkę, którą Karolina już jakiś czas temu mówiła, że przeczytała. No i jest to zupełnie inne doznanie. Bo nie wiedziałam, że ta książka to jest praktycznie romans. No, oczywiście. Mhm. No, a jakby jakoś tak, nie wiem, ja nie przeczytałam w ogóle, bo jakoś tak kojarzyłam, że to jest o typiarze, która ma, nie wiem, tam jakąś niemoc twórczą i jest na wakacjach. No i okej. Okay. No i rozumiem, że może być wątek miłosny, ale jakby to jest taki, no, romans. Ale z drugiej strony, wiesz, jak sobie pomyślisz o książkach Sally Rooney, no to wiesz, tam wątki miłosne to jest jeden z głównych. Tak, ale inaczej są pisane. Ja wiem, niektóre sceny są podobne moim zdaniem. Okej, okay. No nie wiem, no w każdym razie... może. Oczywiście jest to inny rodzaj książki, wiadomo, mhm. Ale no. No w każdym razie jest to trochę zabawne do słuchania, bo ja słucham audiobooka po polsku tego. No i jednak jak się słucha, jak ludzie flirtują i jeszcze ktoś to czyta po polsku, to jest to dosyć duży cringe. Ale mhm. Z drugiej strony mogę powiedzieć, że jest to takie nawet trochę takie relaksująco odmurzające. No bo to jest tego typu książka. No. Tak, ja też tak ją odebrałam. I na koniec mam nadzieję, że wszyscy wiecie, że jest teraz święto telewizji, przynajmniej dla mnie, bo wszedł HBO Max. A tak, oczywiście. Mhm. No i niestety mało miałam czasu, żeby się zapoznać z całą biblioteką, ale wybrałam sobie jeden tytuł, który chciałam obejrzeć od razu. I jest to Station 11, stacja 11. Bo słyszałam same dobre opinie na temat tego serialu już z jakichś tam amerykańskich źródeł, bo to jest produkcja HBO Max. Więc to już wyszło w zeszłym roku, pod koniec chyba zeszłego roku. No i właśnie się tak wkurzałam, że nie ma tego na HBO Go w Polsce. No i wyszło razem z tą platformą HBO Max. I jeżeli nie wiecie, to jest to serial taki apokaliptyczny. Zaczyna się od niebezpiecznego wirusa, czyli jakby no brzmi znajomo. Ja właśnie nawet nie czytałam, czy to było inspirowane COVID-em, czy powstało niezależnie, bo nie wiem, no bo wiadomo, seriale tam trochę trwa, zanim się je zrobi. W każdym razie ma piękne zdjęcia, takie naprawdę mega, mega jakość jest tego. Nie powiem, że obejrzałam całość, bo nie, ale obejrzałam parę odcinków i jestem bardzo zainteresowana, a powiem, że zazwyczaj nie lubię takich apokaliptycznych filmów. No właśnie, zupełnie to nie pasuje do ciebie. Nie, no bo to nie jest takie, wiesz,
To jest bardziej skomplikowane, bardziej takie... Na twoim poziomie? Nie. Chodzi mi o to, że jest jakaś tam apokalipsa, to nie jest główny temat. Mhm. Bo tam właściwie z tego, co ja zauważyłam na razie, motywem przewodnim jest w ogóle Szekspir. Także trochę dziwne. No... W sensie, że no to się taki wątek tam powraca. No i to nie jest tak, że jest koniec świata i koniec, tylko jest pokazane, jak ludzie sobie radzą po tym, co się wydarzyło. No i oczywiście tam te linie narracyjne z różnych czasów cały czas się przeplatają, bo wiadomo, że nie może być wszystko od początku do końca pokazane, bo kto teraz takie seriale robi? To by było zbyt nudne. No, więc myślę, że jest fajny, ale... Jakby się wam nie podobał, to nie ręczę, bo nie obejrzałam jeszcze całości. Także zobaczymy. Długi jest? Nie wiem. Chyba ma tam pewnie 8-10 odcinków. To jest co oglądać. Ej! Boże, zapomniałam. Byłam w kinie na Batmanie. Nie chcesz rozmawiać na Batmanie, bo ja też chcę iść na to. No dobra, no to nie będziemy rozmawiać. Powiem tylko, że jeżeli macie możliwość, to idźcie do kina na Batmana. No właśnie, ja już rozmawiałam ostatnio o tym, żeby biec na tego Batmana, bo jestem tak ciekawa Roberta Pattisona w tej roli. Mam dużo do powiedzenia na ten temat. No właśnie, powiem ci, że jak zobaczyłam ten trailer, to najpierw sobie myślę... Potem i nie wiedziałam naprawdę, co mam sądzić. Bo jakby Zoe jest piękna zawsze, więc jakby jestem pewna, że ona i tak mi się spodoba. Im dłużej na to patrzyłam, tym bardziej stwierdzałam, że muszę iść. A ja na taki film już w sumie rzadko chodzę do kina, szczerze mówiąc. Więc możemy porozmawiać o tym może za tydzień. Uda mi się pójść. No koniecznie idź. W ogóle nie wiem, jak mogłaś jeszcze nie iść, bo ja byłam w weekend, jak była premiera. W każdym razie chciałam powiedzieć, że przez to też wpadłam w kolejną dziurę YouTube'ową. Oglądałam wszystkie wywiady z Robertem Pattisonem. Karolina, fanka numer jeden. I ogólnie, no tak, chyba dużo czasu na YouTubie spędziłam w tym tygodniu, bo już oglądałam go to na telewizorze. Uła. I mój chłopak przychodzi i mówi tak, on ci się podoba? A co ma się nie podobać, no? Ja mówię, sorry, widziałeś go? No właśnie. Znaczy, ja nie wiem, czy ludzie zapominają, bo właśnie też kiedyś o tym myślałam, że przecież połowa dziewczynek się chyba w nim kochała od czasu Harry'ego Pottera, więc jakby jest to oczywiste. No myślę, że kto nie wzdychał, to Cedrika. Cedrika, oczywiście. Błagam. Także pozdrawiamy go, jak słucha. Call me. No w każdym razie. No to już po tych wzdychaniach jesteśmy gotowi na twoją historię. No nie, może jeszcze tylko powiem, że dla wszystkich fanek Roberta ostatni wywiad, jaki zrobił dla magazynu GQ. Widziałeś tą sesję zdjęciową? Z tego magazynu? Mm-hmm. Chyba nie, ale widziałam wywiad, bo on tam wspomina swoje takie najbardziej iconic role. To też to widziałam. Jezu, on tam tak świetnie wygląda. On wygląda po prostu jak Kurt Cobain, tylko lepsza wersja. Teraz trochę zmienimy niestety ton. Nie możemy przez półtorej godziny rozmawiać o Robercie Pattisonie, chociaż... Może kiedyś zrobimy nowy odcinek podcast. Specjalny. Nowy podcast. Karoliny o Robercie. Omówimy wszystkie filmy, w jakich zagrał. To jest świetny pomysł. A jak nam się skończą, to zaczniemy od początku. Jestem za. Czy można z tego zrobić karierę? No dobra. W mojej dzisiejszej historii przeniesiemy się na Alaskę i opowiem wam, co to jest takiego Wyspa Księcia Wali. Jest to czwarta co do wielkości wyspa w Stanach Zjednoczonych, położona w południowo-wschodniej części stanu Alaska. I historia, którą opowiem, wydarzyła się w miasteczku Craig. Jest to rybackie miasteczko zlokalizowane właśnie na tej wyspie. Czyli można się tam dostać jedynie samolotem albo łodzią. W 1982 roku znajdowało się tam około 100 łodzi rybackich, także było to miejsce, które przyciągało wszelkich rybaków i mieszkało tam około 600 osób, także niedużo. Mhm. No i moja historia dotyczy rodziny Calterstów, dla których łowienie ryb było całym życiem. I 28-letni Mark był rybakiem, on pochodził z miasteczka Blaine w stanie Waszyngton i często łowił łososie u wybrzeży Alaski. On miał wielki talent do rybołówstwa, który szlifował od 16 roku życia.
Jego współpracownicy uważali go za osobę pracowitą, której się też trochę poszczęściło. Bo właściwie z dnia na dzień osiągnął sukces, kiedy udało mu się w 79 roku złowić ryby o wartości ponad 100 tysięcy dolarów. Także naprawdę sporo. I Mark często powtarzał, że chciałby przejść na emeryturę przed ukończeniem 50 lat. Jego znajomi twierdzili, że ten szybki sukces mógł mu trochę uderzyć do głowy, bo jego aroganckie usposobienie sprawiało, że często wdawał się w bójki. On miał żonę, która też miała 28 lat, nazywała się Irene. Ona we wrześniu 82 roku była w trzeciej ciąży. Poza tym mieli dwójkę dzieci, Kimberly, która miała 5 lat i Johna, który miał 4 lata. Mark na swoim statku, który nazywał się Investor, miał skromną załogę. Ten statek, Investor, był warty prawie $1 milion. Był bardzo nowoczesny, wyposażony we wszystkie dodatkowe gadżety, które by tam mogły ułatwić łowienie ryb i sterowanie itd. Na pewno wiele osób mu tej łodzi zazdrościło. No i jak mówiłam, jego załoga składała się z 4 młodych mężczyzn, pochodzących również z tej miejscowości Blaine. Jednym z nich był jego kuzyn Mike Stewart, który miał 19 lat. Poza tym pracowali z nim koledzy z liceum, to był Jerome i Dave, którzy mieli po 19 lat i poza tym był też z nimi Chris Heyman, który miał lat 18. Więc ogólnie młode chłopaczki, tak mniej więcej 10 lat młodsi od niego. I właśnie oni tak traktowali go jak swojego mentora, no nie? On był dla nich takim wzorem. Mówiono, że był jednym z najlepszych rybaków w okolicy. No i to wszystko wydarzyło się 5 września 82 roku, kiedy właśnie ta łódź Inwestor przypłynęła do doków w miasteczku Craig. To było przed końcem sezonu połowów łososia. Cała załoga cieszyła się z dobrego połowu, który zrobili w poprzednim tygodniu. Mieli na pokładzie 77 tysięcy funtów łososia. Domyślam się, że to bardzo dużo. I on miał być wyładowany właśnie tego dnia. Więc Mark sprzedał tego łososia i miał dostać za niego zapłatę 30 tysięcy dolarów. Miał dostać te pieniądze następnego dnia. Zazwyczaj powinien te pieniądze dostać od razu, ale w związku z jakimś departamentem do spraw rybołówstwa, który czasowo wstrzymał jakby połowy, to musieli poczekać w związku z jakimiś tam formalnościami. Dlatego musieli spędzić w tym miasteczku Craig dzień albo dwa. Więc spali na tej łodzi, a poza tym tam chodzili sobie do miasteczka i tyle. I tego dnia też wypadały 28 urodziny Marka, więc cała załoga poszła te urodziny uczcić w lokalnej restauracji. Z Markiem była też jego żona, dzieci, no i ci koledzy, którzy z nim pracowali. Więc razem było ich 8 osób. Więc w tej restauracji zjedli, popili, pobawili się i wrócili na swoją łódź około godziny 21.30, kiedy właśnie zaczynała się burza. I kilka godzin później, pod osłoną nocy, na tą zacumowaną łódź musiał wkraść się jakiś człowiek, który, uwaga, uwaga, brutalnie zamordował wszystkie osoby przebywające na łodzi. W tym ciężarną kobietę i dwójkę małych dzieci. I jakby co się wydarzyło, na razie nie wiadomo. Około godziny 6.30 jeden z członków załogi innej łodzi zauważył, że Inwestor dryfuje gdzieś tam w oddali. Z daleka ze swojej łodzi zobaczył mężczyznę siedzącego w pilocie tak jakby tej łodzi Inwestor. Jakiś mężczyzna siedział za sterem i pomachał temu mężczyźnie. Więc on odpowiedział mu, też się przywitał i stwierdził, że to na pewno musiał być Mark. Ale podejrzane było to, że silnik tej łodzi Inwestor był wyłączony. Więc tak jakby ktoś chciał po cichu odpłynąć, no nie? Następnie jakieś 15 minut później inna osoba zeznała, że też zauważyła oddalający się statek Inwestor i dostrzegła na pokładzie mężczyznę o
Opisał tego mężczyznę jako krępego, z jasnobrązowymi włosami, ubranego w czerwono-czarną kurtkę w kratę. O godzinie 7:30 inna osoba zauważyła, że ta łódka inwestor była już dość daleko od tego pierwotnego miejsca i zbliża się do kolejnej wysepki, która nazywa się Fish Egg Island. Na morzu była wtedy mgła, która utrudniała widoczność. Ta mgła zeszła dopiero 7 września. Wtedy lokalsi zauważyli, że łódź inwestor jest zakotwiczona właśnie w pobliżu wyspy Fish Egg. I to miejsce, w którym ten statek się zatrzymał, było podejrzane, bo w zimnych wodach wciąż były łososie, a nie było widać, żeby ktoś tam łowił ryby. A jakby no to jest cały cel ich, nie wiem, życia. Więc wyglądało na to, że ten statek był tam zakotwiczony przez całą noc. No i to było dziwne dla osób, które tam się znały, wiesz, na tych wodach i na tym, co tam się robi. No i nagle mężczyźni z nadpływającej łodzi zobaczyli, że ta łódź inwestor się pali. Był wielki dym, unosił się w powietrzu i widać to było też z tego miasteczka, co właśnie zaalarmowało i przechodniów, którzy powiadomili władzę, bo wszyscy, którzy tam byli, nagle zauważyli, że po prostu łódź cała płonie. I ci ludzie, którzy tam stali i patrzyli się, co się dzieje, zauważyli też, że jakiś mężczyzna płynie w pontonie od tego płonącego inwestora w stronę brzegu. Mówili, że to był jakiś młody, niski mężczyzna, który miał na sobie czapkę baseballową i potem też parę osób powiedziało, że zauważyło, że miał twarz pokrytą bliznami. Podobno ten mężczyzna powiedział, że on właśnie idzie po pomoc. Dlatego płynie do brzegu. No i zawiadomiono oczywiście straż pożarną. Im zajęło 4 godziny, żeby cały ten pożar ugasić. Oczywiście nikt nie byłby w stanie takiego pożaru przeżyć, więc strażacy znaleźli na pokładzie zwęglone ciała ofiar, zupełnie nie do poznania. Właściwie pierwsza scena zbrodni była na górze łodzi, a druga na dole w tak zwanym doku. Śledczy ustalili, że Mark i jego żona Irene zostali kilkukrotnie postrzeleni, bo w ich ciałach były dziury po kulach. Znaleziono też szczątki 3 członków załogi, a właściwie to ich zęby, kości i jakiś tors. Śledczy próbowali zidentyfikować szczątki na podstawie dokumentacji dentystycznej, ale byli to w stanie zrobić tylko w przypadku kilku osób, więc nie wszystkich dało tam się zidentyfikować. Niestety szczątków 4-letniego syna nigdy nie odnaleziono. Matko. No i oczywiście ten wielki pożar zniszczył też wszystkie dowody, które mogłyby pomóc w rozwiązaniu tej sprawy. Śledczy mieli bardzo mało informacji, no i praktycznie 0 dowodów rzeczowych. Koroner stwierdził, że Mike i Irene zmarli przed wznieceniem tego pożaru, bo w ich płucach nie było żadnych śladów tlenku węgla. Poza tym ofiarom zrobiono różne testy, no i wykryto obecność alkoholu we krwi u tych osób dorosłych, no ale jak mówiłam, oni właściwie tego wieczoru byli na imprezie urodzinowej, więc w sumie nic dziwnego w tym nie było. Śledczy znaleźli również ślady podpalenia, więc wykluczono, że ten pożar wybuchł jakby przypadkowo, no bo to było po prostu podlane wszystko benzyną. Ustalono, że morderca strzelał z broni kalibru numer 2. I w przeciągu kilku dni ustalono nagrodę. To miało być $15,000 za jakiekolwiek informacje dotyczące sprawcy. I władze poszukiwały młodego mężczyzny, około 20-letniego, z bliznami na twarzy, szczupłego, z trochę dłuższymi, jasnobrązowymi włosami. Także ogólnie opis taki, no nie wiem. Mało konkretny, albo przynajmniej pasujący do wielu osób. No właśnie. Chociaż wiadomo, no te blizny na twarzy, no to może coś tam, ale z drugiej strony, no ciężko stwierdzić. Przebieg wydarzeń był następujący. Ten sprawca musiał się zakraść na łódź, zamordować wszystkich swoją strzelbą i stamtąd uciec. I on tak właśnie tam wracał i odchodził i wracał i odchodził kilka razy. Także to było bardzo dziwne, bo parę osób właśnie widziało cały czas takiego młodego mężczyznę z tymi bliznami i tak dalej. Czyli to były takie duże blizny?
Skoro no, widzieli, tak. Okej, no dobra, dobra, wiesz, tam wyobrażam sobie, nie wiem, bliznę po ospie, czy tam, wiesz. No, w sensie bardzo dużo osób to powtarzało, więc nie wiem, czy to po prostu się rozeszło i nagle wszyscy stwierdzili, że no, faktycznie to były blizny. No, ciężko stwierdzić, jak tam ludzie reagują. Tak, tak, oczywiście, no, no. Więc po tym całym zdarzeniu ten sprawca musiał wrócić na łódkę, bo uruchomił silnik i pomachał do innego skipera, którego zobaczył w okolicy, a skiper to jest sternik. I właśnie wtedy wypłynął na morze z tej miejscowości Craig. Chciał to zrobić po to, prawdopodobnie oczywiście, żeby ukryć łódkę w bardziej ustronnym miejscu, dlatego skierował się w stronę zatoki, która znajdowała się poza miastem, no bo myślał, że tam może nie zostanie tak prędko odnaleziona. No i poza tym też wtedy była ta mgła, więc w sumie widoczność była też kiepska. Ten sprawca następnie otworzył zawory w tej łodzi, żeby ją zatopić. Miał taki plan, żeby tą łódkę zatopić. I następnie wskoczył na skiff, czyli taką małą łódkę, która jest przyczepiona do dużej łódki. Karolina, to jesteś żeglarką. Nie, nie, googlowałam, co to znaczy, nie wiem, co to jest. No i następnie tą właśnie małą łódką wrócił do miasta Craig i znowu był jakoś tam widziany. I kolejnego dnia, 7 września, okazało się, że ta łódź nie zatonęła zgodnie z planem tego mordercy, więc znowu tam wrócił. I tym razem wrócił z kanistrem benzyny, gdzie też gdzieś tam był widziany z tym kanistrem benzyny. Podpalił tą łódź, po czym ponownie wrócił do miasta. Więc właśnie kiedy ludzie widzieli mężczyznę na pontonie, który odpływa z płonącej łodzi, to był ten sprawca. Jakby nie rozumiem, o co tam chodziło, dlaczego nikt się nie skapnął, czy ja nie wiem, nie rozumiem tego w ogóle. Myśleli, że on ucieka z płonącej łodzi. No może. Więc właśnie według mnie to musiało zająć dużo czasu. On się z wieloma osobami jakoś tak witał, machał, nie wiem. Strasznie dziwne, że nikt go wtedy jakoś nie złapał. No i bardzo dziwne było to, że nikt tak naprawdę nie był w stanie zidentyfikować tego człowieka z imienia i nazwiska, jeżeli to było tak zamknięte społeczeństwo, bo tam jakby ci wszyscy rybacy się znali, prawda? Mhm. Więc to jest bardzo dziwne. Poza tym, że wiedzieli, że to był jakiś młody, biały koleś z jasnymi włosami i bliznami, no nie? No w każdym razie głównym podejrzanym stał się mężczyzna o imieniu John Peel. On już wcześniej pracował dla państwa Colthurstów i wiele osób wiedziało o tym, że doszło między Johnem a Markiem do kłótni. John miał 24 lata i pochodził z miasta Bellingham w stanie Waszyngton. On pracował dla Marka w poprzednich sezonach, w roku 80 i 81. Jednak doszło między nimi do porozumienia z jakichś takich plotek. Słyszałam, że to chodziło o to, że ten John miał jakieś problemy z alkoholem, czy tam nadużywał alkoholu, czy narkotyków i niby z powodu jego zachowania Mark stwierdził, że go zwalnia. Ale nie jestem przekonana, czy to jest sprawdzone info. No więc ten John został zwolniony i musiał szukać pracy na innej łodzi. Więc właśnie we wrześniu 82 John w tym czasie pracował na innej łodzi w tym samym miasteczku. Właśnie wtedy, kiedy doszło do morderstwa, więc był tam na miejscu. I dodatkowo jakiś świadek widział, jak Mark i John rozmawiają ze sobą w restauracji tego samego wieczoru, właśnie wtedy, kiedy Mark świętował swoje urodziny. Czyli faktycznie widzieli się wtedy. I też gdzieś tam z jakichś plotek widziałam, że podobno ten John mógł sprzedawać im jakąś marihuanę tego wieczoru, czy coś takiego. Ale nie wiem, komu to potrzebne. No właśnie. Komu to potrzebne? Inny świadek z kolei zeznał, że to na pewno nie John był tą osobą, która płynęła na tym skifie, więc ogólnie zdania były bardzo mocno podzielone. Mimo wszystko John został oskarżony o 8 morderstw i podpalenie i to było 2 lata po tym, kiedy to się wszystko wydarzyło. Został aresztowany 10 września 1984 roku. No i głównym powodem jego aresztowania było to, że ci śledczy byli przekonani, że on żywił silną urazę do całej rodziny Colthurstów za to, że go zwolnili. No i to oczywiście były dowody poszlakowe.
Policja też uruchomiła infolinię, na której zebierali różne wskazówki od anonimowych osób, no ale oczywiście do niczego tam sensownego to nie doprowadziło. Podobno śledczy nabrali pewności, że to jest właśnie John, tą osobą podejrzaną, kiedy nie przeszedł testu poligraficznego. Ale no wiadomo, te testy... Z tym poligrafem to tak wiadomo, tak. No. Te testy różnie wychodzą i tak naprawdę w dzisiejszych czasach nie są traktowane jako miarodajne i nie powinny stanowić dowodu w sprawie. W większości miejsc tak jest, oczywiście nie wszędzie. No mogą to używać jako, powiedzmy, jakąś tą taktykę, prawda? Do... Tak, ale na pewno nie jako dowód, że ktoś jest podejrzany, o, znaczy popełnił morderstwo czy nie. No ale to było w latach 80., więc wtedy jeszcze oni jakoś tam temu ufali. Tak jak mówiłam, w procesie nie było żadnych fizycznych dowodów, które oni mogliby przedstawić. Nie było też żadnego narzędzia zbrodni, no ogólnie nic, więc tak naprawdę nie wiem, w jaki sposób oni tą sprawę skonstruowali. I za te wszystkie przestępstwa, czyli 8 morderstw i podpalenie pierwszego stopnia, John mógł zostać skazany na dożywocie plus dodatkowo 20 lat, czyli ogólnie z więzienia by nie wyszedł. Oskarżyciele argumentowali podczas procesu, że John Peel popełnił zbrodnie, ponieważ był w tym samym czasie w miejscowości Craig oraz że był widziany w tej restauracji, jak rozmawiał z Markiem niedługo przed ich śmiercią. Także, skoro byli na imprezie, to pewnie trochę osób z nimi gadało, w sensie ja tam go nie bronię, tego Johna. Także dobrze, no, kelner mógł być no sprawcą, prawda? Więc no nie wiem. Z kolei obrona twierdziła, że John nie nadawał się na podejrzanego w tej sprawie, bo nie był wcześniej notowany. Według wszystkich osób, które tam zeznawały w jego sprawie, był osobą bardzo, nie wiem, tam dobrą. Nie zawsze mówił dzień dobry. Tak, oczywiście. Nie był agresywny i tak dalej. Właśnie się ożenił, rok przed aresztowaniem urodziło mu się pierwsze dziecko, a nawet inni członkowie rodziny Cole Thurstów opisywali go jako naprawdę miłego faceta. Mhm. I jeden z jego przyjaciół powiedział o nim, że John nawet nie miał nigdy odwagi nikogo uderzyć i że prędzej uwierzy, że zabójcą jest moja matka niż John. No to... że on by muchę nie skrzywdził. Dodatkowo oskarżyciele twierdzili, że zgodnie z transkrypcją z pierwszego przesłuchania na policji Johna, oczywiście, wynika, że on przyznał się do winy. A w tej transkrypcji napisano, że on powiedział, i tutaj cytat, jestem przerażony, stary, jestem przerażony, nie mogę uwierzyć w to, co tam zrobiłem. Koniec cytatu. Z kolei obrona twierdziła, że ich klient nie zgadza się z tym i że tak naprawdę powiedział, jestem przerażony, stary, jestem przerażony, nie mogę uwierzyć, że wszyscy myślicie, że to zrobiłem. I potem była jeszcze trzecia opcja, jestem przerażony. Jestem... Nie. W związku z nagłośnieniem tej sprawy wypowiedział się też burmistrz miasteczka Craig. On twierdził, że w mieście musiało być prawdopodobnie 150 osób, które odpowiadałyby rysopisowi mężczyzny widzianego przez świadków. Pojawili się też inni świadkowie, którzy zeznali, że widzieli Johna, jak kupował benzynę na kilka godzin przed pożarem, albo jakiś inny świadek, który zeznał, że widział Johna płynącego na tym pontonie. Więc ogólnie ludzie coś tam widzieli, niektórzy nie widzieli, no i taka historia. No bo jakby to jest też inny jeszcze wątek, ale zazwyczaj kiedy ludzie myślą, że coś widzieli, no to tak jeszcze jest dużo osób w tym miejscu, prawda? To ciężko też stwierdzić, czy to nie jest takie po prostu zbiorowa wyobraźnia, prawda? Że się sobą inspirują. I to było podejście pierwsze do procesu. I zdarzyła się tutaj taka niespodzianka, że sędzia Sądu Najwyższego upomniał prokuraturę, że nie przekazała jakichś bardzo istotnych dowodów do oceny przez ławę przysięgłych. I ja tutaj dokładnie nie wiem, bo oni chyba tego nie podali do informacji publicznej, o co to tam chodziło, ale w związku z tym niedopatrzeniem, to była jakaś formalność, sędzia oddalił zarzuty wobec Johna Peela bez żadnego uprzedzenia. Mhm. Czyli tak jakby ten proces został skancelowany. I to oznaczało, że władze stanowe mogły wnieść oskarżenie przeciwko Johnowi w późniejszym terminie. No i to też zrobili. Więc w październiku oskarżono go o te same zarzuty i pierwotny termin rozprawy wyznaczono na styczeń.
Więc w styczniu 1988 John miał drugi proces, który był najdłużej trwającym i najdroższym procesem w stanie Alaska. Na początkowe dochodzenie wydano 2 miliony dolarów, następnie 700 tysięcy na ponowny proces. Także naprawdę, no. Strasznie dużo pieniędzy, no. I tutaj już ława przysięgłych obradowała przez 6 dni. Byli podzieleni 7-5 i ostatecznie przeważyło orzeczenie o jego niewinności. W związku z tym 2 lata później John Peel pozwał stan Alaska za niesłuszne oskarżenie go, bo on tak naprawdę spędził dużo czasu w areszcie. No i jakby ciągano go na te procesy bardzo dużo razy przez wiele lat. No i jeżeli faktycznie był niewinny, no to to odszkodowanie mu się faktycznie należało. Podstawą do tego pozwu było to, że razem ze swoimi adwokatami odkrył jakąś notatkę wysłaną przez jednego ze śledczych. W tej notatce było napisane, że faktycznie sprawa przeciwko Johnowi Peelowi była poszlakowa, a bez przyznania się jego do winy nie będzie można tej sprawy w ogóle pociągnąć. Więc bardzo możliwe, że to jego przyznanie się do winy w tej transkrypcji, z tego co rozumiem, mogło być po prostu sfabrykowane. Mhm. Ale nie wiem, nikt tego nie przyznał. W każdym razie oni osiągnęli ugodę i John Peel dostał 900 tysięcy dolarów od stanu Alaska, ale on domagał się od nich 177 milionów dolarów. Także trochę szalał. No i ta ugoda zakończyła praktycznie 10 lat walki Johna, właściwie walki o pokazanie, że jest niewinny. No jeśli jest winny, to jeszcze nieźle zarobił. No tak, oczywiście. No więc niestety, trochę nietypowe, że wybrałam taką sprawę, ale to jest właściwie tyle, co wiadomo, bo... Kolejna nierozwiązana sprawa? Tak, bo jakoś tak zainteresowało mnie to z tego względu, że to jest bardzo brutalne morderstwo i znalazłam ją właściwie chyba jako taka właśnie najbardziej przerażająca sprawa kryminalna w ogóle w historii Alaski, no nie? Mhm. I bardzo dziwne, że nie została rozwiązana. Ale właśnie jeszcze ten John Peel powiedział w wywiadzie, że on jest przekonany, że ktoś wie, co tam się stało. I że ktoś na pewno jest za to odpowiedzialny, ale że to nie jest on. I powiedział, że on nie zamierza marnować więcej swojego życia na poświęcanie się tej sprawie, no bo już zmarnował bardzo dużo czasu. Czyli powiedział tak, ktoś na pewno coś wie, wink, wink, czy... No może, bo no tak jak mówię, no wydaje się to bardzo zamknięte środowisko. Sami rybacy jakby na pewno, jeżeli widzieli jakiegoś mężczyznę lokalnego, no to... Właśnie, że też nikt go nie poznał, skoro to no było właśnie takie zamknięte towarzystwo. A rozumiem, że policja nie znalazła nic o żadnych wrogach, albo to po prostu jakiś psychopata. No, no może tak być, no ale z drugiej strony, no dlatego ciężko powiedzieć. Też musiałby wiedzieć ten psychopata, jak się obchodzi z łódkami i tak dalej, prawda? Więc tak, to... no bo pływał w to i z powrotem, no dlatego to musiał być ktoś z tego towarzystwa rybnego. Ale wiesz, tak myślę, no wiem, że ludzie różne dziwne rzeczy robią, ale tutaj za motyw uznano to, że John został zwolniony przez tą parę, tak? Tak naprawdę został zwolniony tylko przez tego Marka, bo on tam był szefem, no więc okay, co? No więc co, zabiłby potem ich dzieci? No przecież to jest jakieś niepojęte. No tak, zabiłby jego, jeszcze jego dzieci, żonę i jakichś 4 pomocników. Nie wiem, to musiałby być mega uraza. No. No chyba, że to po prostu były jakieś też porachunki, no nie? Mhm. Nie wiem, może tam była jakaś grubsza akcja z pieniędzmi, z tymi rybami, nie wiem. W sumie to mi trochę przypomniało ten ostatni sezon serialu The Sinner. Właśnie tam jest coś o takich rodzinach związanych z rybołówstwem i też tam jakieś takie różne konflikty tam, no nie wiem, może tak jest. Czy tam to też się nie działo na Alasce? Nie wiem, w sumie może... No w każdym razie na pewno bardzo to jest przykre ze względu na rodziny też tych ofiar, no bo oni nie byli w stanie zamknąć, prawda, tej sprawy, jako że nikt nie został skazany. To tak naprawdę mogą myśleć, że sprawca w dalszym ciągu jest na wolności. Mhm. Poza tym jaki brutalny sprawca, no nie? No tak, wyjść, tyle osób zabić. No i też istotne było to, co powiedziałam na początku, że tam można było się dostać tylko łódką albo samolotem, prawda? Więc to nie było tak łatwo się stamtąd wydostać. Mhm.
Dlatego no, mi się wydaje, że na pewno są jakieś tam rejestry tych, wiesz, statków. I samolotów tym bardziej. Także myślę, że oni wiedzą. Więc do dzisiaj ta sprawa pozostaje nierozwiązana. Motyw też za bardzo nie jest znany. No i też oczywiście przez ten pożar ciężko by było, wydaje mi się, wrócić do tej sprawy po latach, no bo jednak te ślady, nawet co do najbardziej nowoczesnych badań DNA, wydaje mi się, żeby się nie zdały na nic, no nie? Także cóż, ktoś na pewno wie, co tam się stało. Może jeszcze kiedyś się dowiemy. Tak. No dobrze, czyli okazało się, że jesteśmy fankami nierozwiązanych spraw. Może nie fankami, ale chyba szukamy po prostu czegoś innego. Ja dziś opowiem o sprawie rozwiązanej, co więcej o sprawie, która od początku była jasna. I ta sprawa wydarzyła się 28 kwietnia 2014 roku, kiedy to z sali w szkole, która nazywa się Corpus Christi College w mieście Leeds w Wielkiej Brytanii, wybiegła nauczycielka. Na spotkanie jej wybiegła inna nauczycielka z sali, dlatego że inni pracownicy szkoły usłyszeli, że dzieje się jakieś zamieszanie, więc zaczęli, wiesz, wychodzić z sali. I okazało się, że ta kobieta jest ranna. Miała na imię Anne McGuire. No i wtedy ta koleżanka, która ją chwyciła, która do niej wybiegła, pani miała na imię Susan, z tego co pamiętam, chwyciła ją w swoje objęcia, bo niestety Anne McGuire była poraniona, i zaciągnęła ją do pokoju, który był pusty, i przytrzymała nogą drzwi przed osobą, która do tego pokoju próbowała wejść. Oczywiście bardzo szybko wezwano różne służby, w tym policję i pogotowie, dlatego że Anne była w bardzo ciężkim stanie, dostała nożem w szyję, a także w plecy. I oczywiście czym prędzej zabrano ją do szpitala i próbowali ją uratować. Osobą, która zadała Anne te ciosy, a było ich aż 7, był jej uczeń, który nazywał się William Cornick i miał w tamtym momencie 15 lat. Anne miała w momencie ataku 61 lat, była nauczycielką hiszpańskiego, pracowała w tamtej szkole od bodajże około 40 lat i była bardzo lubiana, bardzo szanowana, angażowała się w życie szkoły i właśnie ta lekcja, którą wtedy prowadziła, z tego co rozumiem, to były takie lekcje powtórkowe przed egzaminami, które ci nastolatkowie mieli mieć wkrótce. Nauczyciele zatrzymali uczniów w klasach, a kiedy przyjechała policja, dzieci, które były świadkami tego zdarzenia, poproszono do biblioteki, gdzie miały rozmawiać z policją. Zatrzymano oczywiście też sprawcę, czyli 15-letniego Williama. No i kiedy zaczęto przepytywać, przesłuchiwać świadków, szybko okazało się, że była to naprawdę bardzo dziwna scena. Anne została zaatakowana, gdy pochylała się nad biurkiem innego ucznia czy uczennicy, tłumaczyła coś czy poprawiała i wtedy od tyłu podszedł do niej William z nożem i zaczął nią dźgać. Strasznie dziwne. Tak. Wtedy, kiedy Anne zorientowała się, co się dzieje, no to natychmiast wybiegła z tego pokoju, chociaż oczywiście już w tamtym momencie była bardzo mocno poraniona i w bardzo ciężkim stanie. Nie zauważyła Williama, była skupiona na tym dziecku, czy na tym nastolatku, czy nastolatce, z którym rozmawiała. Dlatego był w stanie ją gdzieś tam zaskoczyć i podejść do niej od tyłu. Zachowywał się też spokojnie po fakcie. Ponoć, gdy Anne wybiegła, jemu się nie dało dokończyć swojego dzieła, to porzucił nóż i spokojnie wrócił do swojego biurka i skwitował to wszystko słowami good times. Co? Tak. William, tak jak wspominałam, oczywiście został zatrzymany, a Anne w tym czasie walczyła o życie w szpitalu. Dyrektor tej szkoły poinformował męża Anne o tym, co się stało, natomiast ten chyba na początku nie zdawał sobie sprawy, jak poważna jest sytuacja. I mimo usilnych starań, niestety Anne zmarła w szpitalu. I teraz kim był William? William urodził się w czerwcu 1998 roku. Tak jak wspominałam, miał wtedy 15 lat. Gdy był mały, jego rodzice rozwiedli się, natomiast rozstali się w bardzo dobrych stosunkach, funkcjonowali gdzieś tam razem w takiej patchworkowej rodzinie i policja nie doszukała się nic, co świadczyłoby o tym, że coś w tym domu jest nie tak. Wręcz przeciwnie, opinia o tej rodzinie i o tych rodzicach była bardzo dobra. Oni ze sobą współpracowali, żyło im się dobrze i tutaj nie było im, wiesz, można nic zarzucić. William w szkole uczył się dobrze, nawet bardzo dobrze, dlatego że wiem, że zdał też jakieś egzaminy rok wcześniej niż, wiesz, niż teoretycznie miał to zrobić. Nie było z nim nigdy żadnych problemów i oczywiście, gdy policja przyjrzała się mu bliżej, okazało się też, że nie ma żadnej kartoteki
nigdy nie sprawiał żadnych kłopotów, nie wchodził w konflikty z prawem. Miał dobre kontakty ze swoim rodzeństwem, ponieważ miał starszego brata, a także młodszego brata przyrodniego. Może co najwyżej mógł być ewentualnie jakiś tam, wiesz, trochę wycofany czasami, prawda? Także tak naprawdę na pierwszy rzut oka ciężko było znaleźć cokolwiek, co mogłoby kogoś zaalarmować, co mogłoby w jakiś sposób zaniepokoić. Gdy policja rozmawiała ze świadkami zdarzenia, przypominam, że to była pewnie tam 30 czy może 20 kilkoro nastolatków, na pewno to był dla nich też szok, okazało się, że tamtego dnia William pokazywał ludziom, że przyszedł do szkoły z nożami, a także z butelką Jacka Danielsa. Co? Tak, jedna osoba powiedziała, że stwierdził, że przyniósł ten alkohol, żeby świętować to, co zrobi. Pokazywał ludziom właśnie, jakie ma te noże, jaki ten nóż jest ostry. A kiedy miał iść na lekcję hiszpańskiego, to wyciągnął nóż z plecaka i schował go sobie w rękaw. A to był 21-centymetrowy nóż i tak słuchając o tym sobie pomyślałam, że ja bym się bała, wiesz, włożyć nóż do rękawa, że się pokaleczę. No, też. No, więc nawet jeżeli to był jego sprytny plan, no to przecież jakby się pokaleczył, to ktoś by zauważył, prawda? W każdym razie schował ten nóż, no i potem właśnie wyciągnął go na sali, jak uwaga Ann była skupiona na kimś innym i nie widziała, co się dzieje za jej plecami. Co więcej, jakby zbierając się do tego ataku, jeszcze odwrócił się do jednego z kolegów z klasy i mrugnął do niego. Puścił oko. No i podczas tych przesłuchań w zasadzie okazało się, że dla nikogo nie było tajemnicą, że William miał tamtego dnia ze sobą nóż. To fajnie, że nikomu tego nie zgłosili. Otóż to, ale jest gorzej. Z tego co rozumiem, gdy ktoś okazał zdziwienie, czy też zaniepokojenie tym, że wiesz, on ma coś, taki przedmiot ze sobą w szkole, no to robił właśnie takie rzeczy w stylu, mówił, jaki ostry jest ten nóż, prawda, i można powiedzieć, że groził wtedy, żeby w jakiś sposób odstraszyć, wiesz, osoby, które może chciałyby to w jakiś sposób zgłosić, czy komuś o tym powiedzieć. Z zeznań wynikało też, że gdy właśnie koleżanka Ann, Susan, zamknęła się z nią w tym pokoju, to William podszedł tam do szyby i wiesz, i zaglądał jakby do środka, patrzył co, no jakby, no naprawdę, ewidentnie coś było z nim nie tak. Kiedy przyjechała po niego policja, on nadal był absolutnie spokojny, nie okazywał żadnych emocji, a wręcz zagadał do jednego z policjantów, pytając się go, jaki jest jego ulubiony film. Co? Tak. I mówił też coś o sportach czy o adrenalinie, więc był zupełnie jakby niewzruszony tą całą sytuacją, jakby, nie wiem, nie zdawał sobie sprawy z tego, co się stało, odcięło go zupełnie, wiesz, uśmiechał się w ogóle, bardzo, bardzo dziwna sytuacja i to zachowanie mu nie przeszło, on zachowywał się tak cały czas. Policja przejęła oczywiście telefon Williama, a na telefonie znaleziono kolekcję noży, w sensie zdjęć noży. Przejrzeli też oczywiście jego wiadomości, SMS-y, media społecznościowe i okazało się, że od wielu miesięcy wyrażał się i odgrażał Ann, swojej nauczycielce od hiszpańskiego. I to w bardzo taki bezpośredni sposób. Już od bodajże grudnia poprzedniego roku pisał do różnych tam kolegów, znajomych SMS-y i na Facebooku, na Messengerze, że życzy jej wszystkiego najgorszego, że powinno ją spotkać, wiesz, wszystko co najgorsze. To jest tym bardzo ciekawe, co ona mu takiego zrobiła. Nie mów tylko, że dała mu jedynkę. Nie, nie, nie. Pisał, że będzie miał depresję i będzie zły i smutny tak długo, jak ona będzie żyła. To była taka sugestia troszeczkę albo ona, albo ja. Wiesz? I mówił, że no w takiej sytuacji no to pozostała mu jedna rzecz do zrobienia. Więc w zasadzie można powiedzieć, że on otwarcie mówił o tym, że ją zabije. Właśnie te prawie pół roku przed morderstwem nawet zaproponował jakiemuś koledze, żeby zabił ją za 10 funtów. Tak. Innemu miał powiedzieć, żeby nakręcił całą tą akcję, którą William zrobił. Znaczy to morderstwo, tak? I oczywistym jest, że nastolatki często nie lubią swoich nauczycieli, a na pewno nie wszystkich, prawda? No ale to wychodzi bardzo, bardzo daleko za jakąś niechęć do nauczyciela, czy mówienie, że nauczyciel jest wredny, prawda? Ponoć mówił też o innych nauczycielach w bardzo brzydki sposób, w tym o jednej z nauczycielek, która była w ciąży, że chciałby ją dźgnąć w brzuch. O mój Boże, jakie, co było z nim? O co no właśnie, poddano go wielu badaniom psychiatrycznym, wiesz, rozmawiał z wieloma tam, wiadomo, detektywami, a także właśnie z psychiatrą sądowym i mówił rzeczy szokujące i brutalne, to znaczy wykazywał
nie wiem, minus 10 empatii. W ogóle jakby nie zdawał sobie sprawy z tego, co, czy też jaki wpływ ma to, co zrobił na innych. Mhm. Pytany o to, jaki wpływ jego zdaniem ma to, co zrobił na jego kolegów, na rodzinę tej pani. Mówił, że no, że na pewno jest im przykro, że ale jakby dla niego to jest wszystko okej. Okay. On i tak dalej nie żałował tego, co zrobił. Był bardzo spokojny, tak jak mówię, nie przeżywał tego w żaden sposób. Mówił wręcz, że takie zachowanie to jest ludzkie, jest instynktowne, że to jest, wiesz, albo zabić, albo być zabitym. I jeżeli właśnie musiał wybierać albo ona, albo on, i jeżeli jej by nie zabił, to musiałby się zabić. No ale wciąż, dlaczego? Nie był w stanie powiedzieć dlaczego. Natomiast oczywiście podczas śledztwa okazało się, że kilka miesięcy wcześniej, a dokładnie 2 miesiące przed tym, jak William zabił swoją nauczycielkę Anne, doszło między nimi do jakiegoś spięcia i ona zabroniła mu pojechać na wycieczkę na kręgle bodajże, na którą on i tak pojechał, czyli jakby sprzeciwił się jej zakazowi, co oczywiście skończyło się kolejnymi konsekwencjami potem w szkole, no ale ogólnie uznano sprawę za zamkniętą po tej sytuacji. Poza tym ponoć też przez to, że był zdolny, tak jak mówiłam, bardzo dobrze się uczył, no to ona chyba miała w stosunku do niego jakieś takie, wiesz, może wyższe wymagania czy coś, no ale jakby ogólnie wszyscy ją uważali za kochaną, miłą, wspierającą nauczycielkę. Mhm. Więc nie pojawiło się żadne zeznanie, które miałoby świadczyć o tym, że nie wiem, ona była jakaś niedobra dla uczniów, nie wiem, katowała ich, robiła im przykrość, czy wyzywała ich w jakiś sposób. No nie było nic takiego, przynajmniej nikt nic takiego nie powiedział, tak? Wręcz przeciwnie. No więc na tym etapie nadal nie wiedzą, skąd się to wzięło, dlaczego on jest taki zupełnie niewzruszony. No dosłownie mówił wprost, że ma to w dupie, przepraszam, czy też tam gówno go obchodzi, czy jak on tam już to powiedział, nie pamiętam. Jaki to będzie miało wpływ na innych i jakby nie obchodziło go to, co zrobił tak naprawdę. Dla niego to było okej. No i tutaj już było wiadomo, że chociażby z powodu braku empatii, czy braku jakiegoś, nie wiem, czegokolwiek, w sumie jakichkolwiek emocji, jest po prostu on bardzo niebezpieczny, tak? No. Mhm. Zwłaszcza, że na pierwszy rzut oka wyglądał absolutnie normalnie, jak zwykły chłopiec, wiesz, każdy inny, którego mijasz na ulicy. Poza tym, jak się świetnie ukrywał przez tyle czasu, no? I kiedy tak z nim rozmawiali, no to William chętnie wszedł w dyskusję, jaki mógł być powód, wiesz, jakby katalizator tej całej sytuacji. No i powiedział, że jakiś czas wcześniej została u niego zdiagnozowana cukrzyca typu pierwszego, czyli taka, przy której musi brać insulinę, a dowiedział się o tym po tym, jak zapadł w śpiączkę cukrzycową właśnie. Hmm. I to bardzo pokrzyżowało mu plany, dlatego że jego marzenie było wstąpić do wojska, a niestety z taką chorobą nie mógł tego zrobić. No i wiadomo było, że niestety będzie musiał z tym żyć do końca już, tak? Że będzie musiał zawsze się leczyć i zawsze tą insulinę przyjmować. I tam w jednym z programów, który widziałam na temat tej sprawy, rozważali, że może miał jakieś takie zaburzenie związane z problemami z przystosowaniem się do nowej sytuacji, że gdzieś to, wiesz, obróciło, nie wiem, jego dotychczasowe życie do góry nogami, że nie potrafił sobie z tym poradzić, że może to był jakiś, nie wiem, zbyt duży szok i tak dalej. Natomiast specjaliści stwierdzili, że ta cukrzyca nie miała żadnego wpływu na jego zachowanie, w sensie to, że popełnił taką zbrodnię bezpośrednio. Mhm. Zeznań jego znajomych wynikało rzeczywiście, że po tym, jak dowiedział się o swojej chorobie, że rzeczywiście zmienił się może trochę, może troszkę bardziej się odsunął i jego humor zrobił się dużo mroczniejszy, wiesz, gadał o śmierci i o różnych innych rzeczach. Natomiast tak jak mówię, według specjalistów nie miało to nic wspólnego ze zbrodnią, którą popełnił. Podczas rozmów z psychiatrą zaczął też mówić, że słyszy głosy, natomiast to psychiatry chyba nie przekonało i zespołu tam, wiesz, pracującego nad tym, detektywów, dlatego że znaleźli informację, że w grudniu 2013 roku miał napisać do jakiegoś swojego znajomego, że właśnie jak zabije Anne, to po wszystkim powie, że słyszy głosy. No. Więc możliwe, że po prostu uważał się za mądrzejszego od lekarzy i detektywów. Mhm. I myślał, że wszystkich przechytrzy, nie wiem. W każdym razie po tym badaniu uznano go za osobę, która może odpowiadać za swoje czyny. Stwierdzono, że w chwili popełnienia tej zbrodni był świadomy tego, co robi i doskonale wiedział, co się dzieje. Przez te wszystkie dowody, które zebrano, William przyznaje się do zarzutów, które mu postawiono, co oznacza, że nie dochodzi do procesu, tylko 3 listopada 2014 roku zaczyna się takie przesłuchanie, tak? To nie jest proces, tam nie ma ławy przysięgłych, tylko oskarżyciele przedstawiają, co się wydarzyło, jakie są dowody, a potem sędzia, wiesz, wydaje wyrok sam.
William nadal wydawał się być niewzruszony, w przeciwieństwie do jego rodziców, którzy bardzo to wszystko przeżywali. W jednym z programów właśnie też ten psychiatra, który go badał, ten psychiatra się bodajże nazywał John Kent, mówił właśnie, że gdy przyglądał się pochodzeniu i rodzinie Williama, to sam widział, że jest to absolutnie normalna rodzina i jego rodzice to byli bardzo odpowiedzialni ludzie, którym zależało na swoich dzieciach. Mhm. Więc domyślam się, w jak ogromnym szoku musieli być ci rodzice, prawda? Jak coś takiego się stało. Poza tym wszystkim, o czym mówiłam, jeden z kolegów Williama powiedział, oni czasami grywali razem w karty i powiedział, że zapytał go w dzień zabójstwa, czy chciałby pograć w karty. On powiedział, nie, nie, dzisiaj nie. To ten kolega mówi, to jutro. On mówi, jutro mnie już tu nie będzie. I na kilka podobnych pytań, wiesz, od innych, a propos jakichś tam innych planów na przyszłość, odpowiadał ponoć podobnie. Więc po tym przede wszystkim, że przyszedł do szkoły z nożem, z butelką alkoholu, którą, jak mówił, przyniósł po to, żeby świętować po tym, co zrobi, widać, że po prostu to wszystko było zaplanowane z premedytacją. To nie było, wiesz, pod wpływem chwili, prawda? No tak. No i tutaj pojawia się pytanie, dlaczego w ogóle w takim razie doszło do takiej tragedii? I ciężko znaleźć odpowiedź. Wiem, że rodzina Ann, czyli jej mąż, ona zresztą miała czwórkę dzieci, dwójkę swoją i dwójkę adoptowanych, to były dzieci jej siostry, która umarła. I oni wszyscy oczywiście bardzo cierpieli i zadawali sobie pytanie, dlaczego doszło do takiej tragedii, dlaczego nauczycielka, bo to była pierwsza taka zbrodnia w Wielkiej Brytanii, że nauczycielka została zaatakowana, zamordowana podczas lekcji w szkole, tak? Podczas pracy. Mhm. Coś takiego się wcześniej nigdy nie zdarzyło. No i tutaj oczywiście zadawano pytanie o bezpieczeństwo nauczycieli w szkole. O to, dlaczego nikt nic nie powiedział. Że przecież skoro wyszło na jaw, że William wielokrotnie wspominał o tym, że chce zrobić krzywdę tej nauczycielce. Nawet nie zrobić krzywdę, bo nie chce jej zrobić krzywdę, chce ją zabić. Że nikt nic na ten temat nie powiedział. No i niestety sprowadzało się to wszystko do tego, że nikt nie brał tego na poważnie. No właśnie to chciałam powiedzieć, że zwłaszcza tak po angielsku, albo no nie wiem, tak w języku potocznym, jak ktoś powie, o, zabiję ją, no to nigdy nie sądzisz, że ktoś mówi naprawdę. No tak, ale z drugiej strony, wiesz, to już były takie dosyć mocne wiadomości, to nie było, a zabiję ją, bo tak mnie wkurza. No, tylko non-stop jakby wracał do tego tematu, pisał, wiesz, takie rzeczy w stylu, jak ona, wiesz, nie zginie, to po prostu ja będę miał depresję, jak jej się nie stanie, wiesz, wszystko co najgorsze, no, no bardzo dziwne. Więc po pierwsze właśnie nikt nie wierzył w to, że on to zrobi pewnie, a po drugie też myślę, że jeżeli on to powtarzał przez tyle miesięcy i nic się nie działo, to to też jakby potwierdzało, no, że, nic nie zrobi, tak? No właśnie. Wiem też, że policja zainteresowała się jeszcze jednym chłopcem przy okazji tego śledztwa, tam w jednym z artykułów wyczytałam. Natomiast oczywiście szybko zrezygnowali z podążenia tym śladem, bo się okazało, że jakby ten chłopiec oczywiście nie miał z tym nic wspólnego. W międzyczasie wyszło na jaw, że właśnie tak jak wcześniej wspominałam, interesował się też zabiciem innych nauczycieli. Z wypowiedzi jego kolegi z jednego z programów wynika, że chciał zabić tą nauczycielkę, która była w ciąży, żeby, wiesz, mieć dwa w jednym. Tak, żeby było dwa zabójstwa w jednym. Jeszcze gdzieś indziej mówili, że chciał dokonać potrójnego morderstwa. Ze względu na swoją postawę, czyli na brak okazywania jakiejkolwiek empatii, żalu z powodu tego, co zrobił, dostał karę bardzo wysoką, dlatego że sędzia, mimo jego młodego wieku, postanowił skazać go na dożywocie z minimalną odsiadką 20 lat. Mhm. Ale jak się człowiek nad tym zastanowi i to się stało, kiedy on miał 15 lat, to jakby wyszedł za te 20 lat, mając 35, to on sobie jeszcze pożyje. No tak. I właśnie ciekawe, czy tak naprawdę system penitencjarny będzie w stanie w jakiś sposób mu pomóc i w jakiś sposób go zresocjalizować, prawda? Dlatego, że tutaj właśnie w wywiadach dużo osób wypowiadało się, że posiada on cechy psychopatyczne, no, że ciężko było jeszcze stwierdzić u niego, nie można było stwierdzić u niego, czy jest psychopatą, czy nie, dlatego, że to ponoć można zrobić dopiero jak się ma 18 lat. Mhm. Czyli był do takich badań za młody, no ale stwierdzano, że ma cechy psychopatyczne, że jest bardzo niebezpieczny przez to, w jaki sposób się zachowuje i przez to, że nie odczuwa empatii, nie wiem, emocji jakichś, współczucia wobec innych osób. Natomiast na pewno dyskutowali tam o różnych zaburzeniach, na które mógł cierpieć. Oczywiście on próbował potem się odwoływać, co mu nie wyszło, a poza tym rodzina Ann Maguire zgłosiła wniosek o to, żeby jakby
przyjrzeć się tej sprawie na nowo, żeby sprawdzić, czy nikt nie zawinił, nikt z nauczycieli na przykład, czy jakichś innych władz, czy nie zaniedbał sytuacji, w której William otwarcie opowiadał o tym, że chce zabić Anne, a nikt z tym nic nie zrobił. No bo tak jak mówię, to też nie była jakaś tajemna wiedza, on o tym mówił, wspominał, pisał o tym wiadomości. Natomiast myślę, że te pytania zadawane przez męża Anne były dosyć logiczne, no bo skąd pewność, że coś takiego się nie powtórzy, że ktoś na przykład się nie zainspiruje tą historią w innym mieście czy w innym miejscu. Zwłaszcza, że właśnie w jednym z programów, który widziałam na ten temat, który się nazywa When Kids Kill, występuje inny nauczyciel, jakby prowadząca ten program rozmawia z innym nauczycielem, który również padł ofiarą ataku nożem przez ucznia. I to niedaleko od tego miejsca, w którym William zabił swoją nauczycielkę Anne. No ten mężczyzna miał akurat szczęście i przeżył. No ale okazuje się, że nie jest to taki odosobniony problem. Mm-hmm. Oczywiście tam w niektórych źródłach wspominali, że, to widziałam akurat w jakichś artykułach, że William tam słuchał metalu i lubił Pulp Fiction, no ale umówmy się, jaki to ma związek. Mm-hmm. Żaden. Przynajmniej, no nie wiem, ja tak uważam, bo jak ktoś, że tak powiem, nie ma żadnych zaburzeń i problemów psychicznych, to coś takiego nie przekona go do tego, żeby poszedł i zabił nauczycielkę. To wszystko się wydaje tak absurdalne, no bo ciężko mi jest uwierzyć, że on znienawidził ją dlatego, że się go czepiała. Nawet jakby była, wiesz, strasznie czepialska dla niego. To przecież ktoś cię wkurza, to nie bierzesz noża i go niećkasz. No to jest jakieś niepojęte po prostu. No na pewno coś go musiało popchnąć do tego. Tak. On potem właśnie, przy tym jak ta sprawa wracała, był przesłuchiwany ponownie, no to tam próbował coś mówić, że naszła go mgła i nie mógł się powstrzymać. No to oczywiście osoba, która go przesłuchiwała, mówiła halo, halo, ale mówiłeś, że było tak i tak, to się nie zgadza, to jaka mgła cię naszła, wiesz. No to on wtedy mówił, no to ja to, jak szedłem to zrobić, to chciałem, żeby ktoś mnie zatrzymał, wiesz. Po prostu ewidentnie cały czas jeszcze minęły, to już, bo to było bodajże już jakiś czas po tym, jak już go skazano. To jeszcze zamiast pokazać, że żałuje, nie wiem, cokolwiek, to on jeszcze próbował się wybielić, no. Mhm. Więc no ewidentnie potrzebna jest mu pomoc, jeżeli w ogóle kiedykolwiek będzie mógł, wiesz, dołączyć do normalnego społeczeństwa. Ale jeszcze szukając informacji na temat tej sprawy, trafiłam na taką ciekawostkę o książce, która się nazywa The Knife That Killed Me. I to jest książka napisana przez Antoniego McGowana. I jest to mężczyzna, który uczęszczał do tej samej szkoły, do której chodził William, w której uczyła Anne. I jak wyczytałam, Anne była jego nauczycielką, kiedy go uczyła, miała tam 20 parę lat pewnie, była jeszcze bardzo młoda, nazywała się jeszcze wtedy Anne Connor, to było zanim wyszła za mąż. I w artykule na BBC ten mężczyzna opisuje, że kiedy on chodził do tej szkoły, to było w połowie lat 70., to nie było najbardziej przyjazne miejsce. W momencie, w którym chodził do niej William, to już była, wiesz, szkoła z bardzo dobrymi ocenami, że tak powiem, jeżeli chodziło o bezpieczeństwo, o atmosferę i tak dalej. No i że właśnie Anne bardzo mu pomogła i potem, zainspirowany tą swoją szkołą, napisał książkę, w której również dochodzi do zbrodni z nożem w roli głównej. Oczywiście na tym podobieństwo się kończy, bo ta książka została wydana w 2008 roku, ale wydało mi się to dosyć ciekawe. I on właśnie tam w takich różnych źródłach mówi, że czas spędzony w tej szkole musiał na nim wywrzeć wrażenie. No zresztą oparł miejsce, w którym dzieje się akcja jego książki właśnie na tej szkole. I chyba zrobili w ogóle jakiś nawet film telewizyjny z tej książki, bo to jest taka książka dla nastolatek. To ciekawe. Tak, tak. Także taka ciekawostka. No bardzo szkoda tej kobiety, bo ewidentnie była ważna i dobra tam dla tych dzieci. Absurdalne, zupełnie nie wiadomo, czemu tak się stało. No, dużo pytań pozostało. Tak. Mamy nadzieję, że chociaż odciągnęłyśmy wasze myśli na te półtorej godziny, czy ile ten odcinek trwa, że towarzyszyłyśmy wam. Chciałam to powiedzieć na początku, ale zapomniałam, że serdecznie pozdrawiamy wszystkich wolontariuszy, bo teraz jest bardzo dużo wolontariuszy, którzy robią super rzeczy i jak to widzę, to cały czas mi się łezka kręci w oku. Więc jestem ciekawa, czy ktoś, będąc wolontariuszem, słucha nas, żeby sobie umilić czas. Przestań, bo zaraz będę płakać. Tak, jest to super. Wiadomo, każdy pomaga jak może. Do no pracy właśnie. Też trzeba chodzić, prawda? Więc nie, tutaj nie chodzi o to, żeby w jakiś sposób wartościować. My też się staramy na własne możliwości oczywiście. I was też zachęcamy do tego, żeby pomagać.
we własnym zakresie, oczywiście tak jak możecie. Także dziękujemy dzisiaj za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. A, i przypominamy o klubie książki. Tak, przypominamy.